Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem Aviznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Przed nami jest wiadukt ulicy Marwilskiej nad bocznicą kolejową na Annopol, ale o tym wszystkim, jak zawsze, bezpośrednio z miejsca wydarzeń, Jakub Sykut. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj przy budowie nowego wiaduktu na ulicy Marywilskiej. Fundamenty ścian oporowych są w większości gotowe. Mają one za zadanie przeniesienie obciążeń z nasypu. Wykorzystywane są również pręty zbrojeniowe, które ważą 278 ton. W ostatnim czasie prace skupiają się na betonowaniu fundamentów i przyczółków wiaduktu. Ruch wahadłowy ma być możliwy na przełomie kwietnia i maja, za to całkowita przejezdność w czerwcu. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Sykut powiedział, tak to mniej więcej wygląda, ale może od początku zacznijmy. Czemu ten wiadukt został całkowicie wyburzony i postawiony od nowa? No podobna sytuacja jest jak z wiaduktem ulicy... A właściwie trasy Łazienkowskiej. Tam wiadukty trasy Łazienkowskiej na Agrykoli były już w tak słabym stanie od początku ich istnienia, że trzeba było to przebudować i wybudować od podstaw. Tu podobnie to wyglądało. Z tym, że ten wiadukt był trochę jeszcze starszy i był jeszcze gorszym stanie, bo tutaj już na sam koniec właściwie był ruch wahadłowy, ograniczenie obciążenia maksymalnego przez pojazdy i tak dalej. Dużo już ograniczeń było, a na sam koniec był proces wyburzenia. Był pomysł, aby najpierw wyburzyć jedną część wiaduktu, utrzymać ruch, zrobić ruch wahadłowy, a później wyburzyć drugą część, tak jak to jest właśnie przy trasie Łazienkowskiej. Jednakże to się nie udało, ponieważ jeden z wiaduktów osunął się, oczywiście wszystko było zrobione bezpiecznie, nikt nie ucierpiał, jednakże ze względu bezpieczeństwa został wyburzony całkowicie do końca i ruch został całkowicie wstrzymany i na razie go nie mamy. Może za jakiś czas wróci. Tutaj lecimy sobie do tyłu. Jak widzicie, to jest w ciągu dnia jestem. W ciągu tygodnia widzicie wykorzystanie P plus R Żerań, więc trochę tych samochodów jest, ale dużo mniej niż faktycznie powinno. I dajcie mi znać w komentarzach, czemu według Was nikt nie chce korzystać z parkingu parku i jedź PKP Żerań. Natomiast jeszcze z informacji, które są tu w okolicy. W tym miejscu bezpośrednio do Modlińskiej będzie powstawać nowy park. Niedługo, przynajmniej są plany, a na tej trasie bezpośrednio tutaj do PKP Żerań od Modlińskiej ma powstać trasa tramwajowa. W przyszłości ma się nawet połączyć bezpośrednio z wiaduktem, z mostem nad kanałem żelańskim, z pętlą tramwajową na Żeroniu Wschodnim, z tym, że to są daleko idące plany i o tym będę mówić w wyczekiwanym już pewnie przez Was odcinku, gdzie opowiem o wszystkich planowanych inwestycjach tramwaju warszawskim do 2050 roku. To najprawdopodobniej, jak mi się uda, w najbliższym tygodniu już będzie opublikowane nawet. Poniedziałek lub wtorek pewnie zobaczycie ten film. Natomiast wracamy do wiaduktu, bo tu się trochę dzieje. No dobrze, wiadukt okazało się, że musi być wyburzony i postawiony od nowa, ale właściwie nad czym on jest? Jest nad bocznicą całą kolejową, która w przeszłości była dosyć wykorzystywana potężnie przez lokalny przemysł w tym miejscu, który był tutaj był. Bocznic można tutaj co niemal znaleźć, nawet właśnie tutaj wzdłuż Marywilskiej na tych osiedlach są niektórych miejscach. Ogólnie jak patrzycie sobie na mapę, to układ tych osiedli mniej więcej odzorowuje układ starych bocznic i linii i torów kolejowych, które w tym miejscu były. Natomiast teraz po tej linii nic już nie jeździ, jest całkowicie zalośnięta, a most, który się znajduje nad kanałem żelańskim w tym miejscu, jest zagrodzony, jest zakaz wstępu na niego i przez niego żaden pociąg nie przejedzie, bo tutaj jest zespawane barierki, aby nikt nie wchodził. O ile sam most jest, no, w jako takim stanie, widzicie tutaj drewniane elementy, nie są w najlepszym stanie. Ja tu nagrywałem trochę inny film, który niedługo możecie zobaczyć w premierę na po opuszczonych miejsc w Warszawie. Ale przy okazji mam ujęcia, więc możecie zobaczyć, że ten most jest, stoi, ale czy po nim pociąg by przejechał i by się nie zawalił? Nie wiem i wolę nie sprawdzać, ale widzimy bezpośrednio dzięki temu, że tutaj dalej ten nasyp już bezpośrednio na Annopolu jest, ciągnie się, więc w teorii pociągi mogłyby dojechać dotąd. I tylko dotąd, bo dalej pociąg już nigdzie nie dojedzie. Dalej mamy magazyny, które wycięły całkowicie tą trasę kolejową. Tory zostały wycięte i na wprost, jak widzicie, właśnie te magazyny. One są całkowicie na trasie pociągu, a torów już nie ma, więc bocznica jest donikąd, jest ślepa. No i tutaj odpowiada się rodzi pytanie, no dobrze, to po co je odbudowywać
budować w tym miejscu wiadukt, skoro jest bocznica ślepa, skoro żaden pociąg już dołem właściwie nie przejedzie? Odpowiedź jest prosta. Po pierwsze, taniej, przynajmniej takie są odpowiedzi z demo, taniej jest to odbudować ponownie, niż usuwać cały nasyp z jednej i z drugiej strony, aby wypoziomować to na równo z ziemią. Po drugie, jeżeli zostanie tutaj zachowany ten wiadukt kolejowy, znaczy wiadukt drogowy nad linią kolejową, jest pozostawiona możliwość przejazdu na przykład w przyszłości jakiejś ulicy dołem, czy drogi rowerowej, albo innych rzeczy na dole, żeby po prostu było przejście. Zawsze lepiej mieć wiadukt, niż go nie mieć. Takie jest też postanowienie. No i trzeci, najważniejszy argument, który po prostu całkowicie deklasuje poprzednie dwa, a mianowicie to, że ta bocznica jest niewykorzystywana, to nie oznacza, że to jest teren miasta. To jest teren cały czas kolejowy. A jeżeli teren kolejowy jest, niezależnie od tego, czy jeżeli jest teren kolejowy i nie została wyburzona linia kolejowa, to przejezdność musi być zachowana, nawet jeżeli jest, tak jak tutaj widzicie, całkowicie zarośnięte tory. Przepisy są przepisami, w związku z tym przejezdność musi być zachowana, więc tory pozostają. A pozyskiwanie i wykupywanie tych gruntów tylko po to, żeby zlikwidować w tym miejscu wiadukt i sądzenie się papierami, byłoby dosyć problematyczne. Na sam koniec, jeszcze zanim dojdziemy do informacji od pana dyrektora z demo, o którym też trochę mi opowiem, to powiem wam parę informacji na temat całego wiaduktu i co tu teraz się dzieje. Została wybetonowana cała płyta, po którym niedługo już samochody będą jeździć. Ona jest już w całości i teraz przez najbliższe parę tygodni będzie wiązać się tutaj w jedną całość, aby po prostu się połączyła. W tym czasie oczywiście to nie jest tak, że tu się nic nie dzieje. Trwają teraz prace bezpośrednio przy budowie dróg dojazdowych do tego miejsca. Przyczółki obydwa są już gotowe. Jak widzimy, jest trochę tutaj też tej ziemi zwiezionej, żeby to wszystko się połączyło razem w jedną całość. No a ile tego wszystkiego jest? Na samą płytę betonową, która się znajduje właśnie na samym środku, zużyto 280 metrów sześciennych betonu. Natomiast na cały obiekt to było już 1700 metrów sześciennych betonów, a z kolei to było nawet łącznie 260 ton stali. Wykonaliśmy też 5,5 tysiąca metrów sześciennych nasypów. I teraz pomyślcie sobie, że trzeba było te całe nasypy zlikwidować. No, trochę tego piasku byłoby dużo. I to nie byłoby też tanie do zrealizowania z odbudową drogi od początku. Dyrektor ZDM-u o tej inwestycji. Jeszcze pytanie na temat wiaduktu na Madrywilskiej. Kiedy możliwa jest przejezdność? No w tej chwili to już w zasadzie wszystkie prace konstrukcyjne zostały zrobione, zabetonowane zostały wszystkie elementy i to w pierwszym tygodniu marca. W tej chwili musi to ta konstrukcja swoje odstać około 3-4 tygodni, w zależności od warunków atmosferycznych. My na bieżąco z inwestorem zastępczym, z wykonawcą sprawdzamy, jaki jest stan techniczny tej konstrukcji, tylko będziemy mieli pewność, że ta konstrukcja jest gotowa do użytkowania, będziemy chcieli puszczać przejezdność. W tej chwili roboty ziemne i drogowe, ale już poza samym wiaduktem na dojazdach są prowadzone. Myślę, że jakby to wszystko razem do kupy daje nam termin na początku kwietnia. Także niedługo, naprawdę niedługo przejezdność tutaj już powróci faktycznie na stary przebieg. Tu tylko wam pokażę, że przejście dla pieszych i dla rowerzystów jest cały czas zachowane wzdłuż wiaduktu, pomimo tego, że samochody i autobusy nie jeżdżą. Jeździ też zastępcza linia autobusowa tutaj w okolicy. Ja tylko przypomnę wam, że cała budowa rozpoczęła się we wrześniu, a wyburzenie do końca tego wiaduktu, który właśnie się osunął, nastąpiło na sam koniec już dopiero w grudniu. I największym oczywiście utrudnieniem na tej całej budowie są warunki pogodowe, które po prostu uniemożliwiają wszelkiego rodzaju prace, które tutaj w tym miejscu są. Tam dalej znajduje się rondo, gdzie autobus właśnie zastępczy zawraca, by można było dojechać wszędzie, a teraz, jak zawsze, musi być oczywiście ciekawostka. Za mną trwa rozbiórka przystanku autobusowego. Najprawdopodobniej jest on rozbierany, dlatego że w okolicy znajduje się już wiele przystanków, więc ten możliwe, że nie będzie już więcej potrzebny. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. I tutaj do tego, co Sykut powiedział, faktycznie ten przystanek autobusowy znika, dlatego, znaczy ja tak się domyślam, nie mam oficjalnej informacji, ale znika dlatego, że po każdej przeciwległej stronie skrzyżowania, na każdym wyjeździe ze skrzyżowania przystanki autobusowe tam już są, z wiatami i nawet w niektórych miejscach z zatoczkami. Więc według mnie ten przystanek całkowicie już dublował podwójnie niektóre przystanki i nie był w tym miejscu potrzebny. Ale to nie zmienia faktu, że to by było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę.
Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Przy okazji tutaj muszę pochwalić faktycznie, że z wykonawcą całkiem przyjemnie mi się latało tutaj. Byli zainteresowani, porozmawiali nawet chwilę. I nie jest to tak negatywnie zastawione jak niektórzy wykonawcy, ale faktycznie muszę im dać, że to jest budowa przyjezdna Avizonaszowi, tak jak czasami to mówię, faktycznie wykonawca przyjezdna Avizonaszowi, że łatwo się lata i nikt za mną nie lata z siekierą, nawet jak mogę latać. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!